córka córki, matka matki. I wtedy to ciało. Piękne, wspaniałe. Ja wiem, mimo że nie jestem twoją uczennicą, że idą zapalić światła. Idą zapalić światła, dajmy to tylko szukać nogami. I któryś z twoich uczniów. Nie zapytał cię, dlaczego to robisz. A ty odpowiedziałeś, dlatego że tak robi moi mistrzowie, mój mistrz. Czy to jest jakiś rodzaj hołdu i pamięci? I kto był twoim mistrzem? It's knowing how his mind and heart works. To uczulanie to jest znanie, jak funkcjonuje jego umysł i serce. So you do exactly what you try to an apprentice, they try to do what the master does. Jak jesteś czeladnikiem, no to starasz się naśladować mistrza. At least a good master would you try to know exactly how he thinks, how he does zazen. Ale tak naprawdę chodzi o to, że my powinniśmy rozumieć, że powinniśmy wiedzieć, jak on myśli, jak mistrz robi zazen. So that kind of shuffle, that kind of walk. Więc ten rodzaj kroku szulającego. It's very interesting because in life we walk very fast. To ciekawe, w życiu szybko chodzi. And now we are walking and talking at the same time. I chodzimy i mówimy te w obecnych czasach. So actually we end up not doing either. Więc rezultat jest taki, że tak naprawdę nic z tych rzeczy nie robimy. And it is really amazing we arrived where we want to go. I naprawdę zdumiewające, że mimo to dochodzimy do celu. Mimo że po drodze nie jesteśmy obecni czy tam. So, in that kind of step, you're only taking a half step. W tym rodzaju chodzenia robisz tylko pół kroku. And you're regulating your breathing. I regulujesz oddech. With the mind and body, the feet, the content. Umysłem i ciałem, to chodzi o kontakt stopy z ziemią też. So the entire discipline is regulation. Cała dyscyplina to jest regulowanie. So you're changing your breathing from 26 times per minute to maybe 6 or 3. Zmieniasz oddech na przykład 26 na minutę do 6 na 3 minuty. So a baby to be in the womb, maybe 1 to 3. Dziecko połonie raz, trzy razy na minutę oddycha. In meditation practice, we don't know. Sometimes we don't know if we're even breathing. W medytacji jest tak, że nie wiemy, jak szybko oddychamy. Czasem może w ogóle nie oddychamy. So this kind of regulation begin to cut down the activity, the juices. Więc to regulowanie, odcina te soki, które powodują, że myślimy. Myślenie to jest taka wydzielina. So when the juices are cut down, więc kiedy te soki są odcięte, it's like this disentanglement. To jest tak, jakby rozplątać wielki węzeł. It's being untangled. Rozplątać. And when it's untangled, you can actually see yourself. I kiedy to rozplączamy, to możemy sami siebie zobaczyć. Not the person who you think you are. Ale nie tę osobę,
taką, jak ty myślisz, że jesteś. That's not you. To nie jest ty, ten, co, którego sobie wyobrażasz, że jesteś. But there's someone there. Ale tam ktoś jest. Always with you. Zawsze z tobą. Rozumiem, czy to jest możliwe bez nauczyciela? Czy możemy to zobaczyć nie mając nauczyciela? Czy nauczyciel musi towarzyszyć tym procesom? It's very rare, but it's possible. To jest możliwe, ale to jest bardzo rzadkie. There are modern teachers that claim they are są współcześni nauczyciele, którzy twierdzą, że są wielkimi nauczycielami. In our modern time. But in Chanel, in Korea, he was self-realized. Ale na przykład Chinul w Korei, taki wielki mistrz. He didn't have a teacher. Z XIII wieku bodajże, on sam doszedł do oświecenia, nie miał nauczyciela. But what he did, he stayed with the sutras. Ale on trzymał się sutr, studiował sutry. The sutras basically is the realization of truth. Sutry są realizacją prawdy. So that's different than going off on what you imagine is truth or what you perceive. Więc to jest coś innego niż takie. That made him a great person. Takie oświecenie, które nam, że myślimy, że jesteśmy oświeceni, ale to może być błądzenie. So it's distinct. You can't get past the training. Więc wygląda na to, że nie da się opuścić treningu. Większość ludzi nie chce dyscypliny. You want the happiness, chcemy być szczęśliwi, radośni, bez dyscypliny. But it's impossible. Ale to niemożliwe. Unless you may be great person, great being. Z wyjątkiem wielkich istot, no takich rzadkich. Just drinking a lot of water. Dużo wody piję. But you know, meditation is not a new thing. Ale medytacja to nie jest coś nowego. I can remember when I was maybe 4 or 5. Pamiętam, że kiedy miałem 4 czy 5 lat. It was before TV. Jeszcze nie było telewizji. No internet, no cell phones. Nie było internetu, telefonów komórkowych. No ballpoint pen. Nie było długopisu. So my job was to go in the kitchen. I came from a family of 5 children. Ja miałem pracować w kuchni. W mojej rodzinie było nas 5 rodzeństw. And boil the water in the kettle. I gotowałem wodę w impreku. So I remember going to the cold kitchen, turning on the match and fire. Zapalałem zapałką gaz. And I would just naturally count. 1, i zaczynałem liczyć. 3, 4, 5. That's a form of meditation. I to była forma medytacji. Did the girls do a jump rope? Czy dziewczyny dalej zarówno w gumę? Nie, w skakankę. Ale skaczą ze skakanką. Różne formy medytacji. And I was recently I've been saying this, that Zen is basically seeing your true nature. Dużo teraz, wiele razy powtarzam, że Zen w swojej istocie to jest widzenie swojej prawdziwej natury. It's not to calm the mind. To nie chodzi o to, żeby uspokoić umysł, żeby zredukować stres, not to make you happy. Żeby być szczęśliwym, not to make you healthy. Zdrowym. Diet. Nie jest związane z dietą, ekologią. So, this is the whole point, seeing your true nature. To jest istota, widzieć twoją prawdziwą naturę. So when people practice for these reasons, kiedy ludzie praktykują dla tych innych powodów, well, actually, you have to start somewhere. Okej, musisz z czymś zacząć. Just be strong or
że będę mocniejszy. Whatever you start with. Z czymś zaczynamy. Ale jak się kontynuuje praktykę, to musisz to puścić. So many people sit for those non-Zen reasons. I wiele ludzi medytuje dla tych powodów, które wymieniam, nie prawdziwego Zen. So they begin sitting by themselves. I zaczynają wtedy siedzieć sami. Because now they think they know how to do it. Myślą, że wiedzą, jak to robić. They don't sit with people anymore. I nie siedzą z ludźmi. So you're sitting. Our idea becomes smaller and smaller, actually more selfish. I to powoduje, że to siedzenie jest coraz bardziej takie egoistyczne. So the sitting is we własnym interesie. On cosmic scale. Medytacja jest na skalę kosmiczną. It's the universe. To jest wszechświat. It's not man-made. To nie jest stworzone przez człowieka. Wiem, że w Zendo twoim rośli wisi Matka Boska. Często Boska. Czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie i coś z religii chrześcijańskiej mogłeś sobie wziąć dla siebie, dla swoich medytacji? Czy medytacja opiera się jakoś o Boga, czy może nie istnieć w połączeniu z Bogiem? I think we're coming to the Black Madonna verse. Najpierw o Matce Boskiej Częstochowskiej. On the first visit to Poland. Podczas pierwszej wizyty w Polsce. We had a chance to visit Jasna Góra. Pojechaliśmy na Jasną Górę. To see the Black Madonna. Żeby zobaczyć Czarną Madonnę. And I remember it was on a holiday. To były wakacje. Many, many people there. Bardzo wiele ludzi. And there would be no chance for us to see. I wyglądało na to, że nie mamy szansy zobaczyć ten obraz. So what happened? There must have been hundreds of people in line. Była taka kolejka, czy ten tłum, to były setki osób. And all of a sudden, all the people left the line to catch their bus. Nagle wszyscy wyszli, bo im odjeżdżał autobus. We were first. Byliśmy pierwsi. The priest welcomed us. He gave us the picture of the Black Madonna. Powitał nas jakiś mnich. But she's bodhisattva, for sure. Ona jest bodhisattvą, na pewno. So, I think it's best to say, chyba najlepiej powiedzieć, we as human beings like to name things and pin it down. My jako ludzie lubimy nazywać rzeczy, jakoś je przyszpilić. But so like Catholicism or Buddhism. Tak, jak mówimy katolicyzm, buddyzm. Or just names. Ale to są nazwy. Or divisions. Czyli zarazem podziały. Before something great. Podziały, które podziały czegoś wielkiego. Tracimy to, co jest wielkie. And you know, it not only happens in religion, but to nie tylko w religii tak się dzieje. Our culture, our education, our schooling. Kultura, nauka, edukacja. Has conditioned us to see things in duality. Warunkuje nas, uczy nas tego, żebyśmy widzieli rzeczywistość dualną, dualistyczną. She's pretty and ona jest ładna, he's ugly. A on jest brzydki. This is good, this is bad. Dobre, to jest złe. It's to see something even not beyond. Just to see the thing as it is. Ale to nawet nie chodzi o to, że coś ponad to mamy widzieć, tylko żeby widzieć rzeczy takimi, jakie one są. So that's pretty fantastic when you can do that. Jeśli możesz to zrobić, to naprawdę fantastyczne. Seeing the thing for what it is. Widzieć rzeczy takimi, jakie one są. So that means, of course you were seeing, but not just you were seeing, something. Someone
Oczywiście, że widzisz, ale to jest więcej, to ktoś w tobie widzi. Ktoś jest w tobie, kto to widzi. The saying is everything you do is Buddha. Jest takie powiedzenie, wszystko jest Buddą, czy wszystko co robisz jest Buddą. There's a thing about the mandala. When the mandala governs. I teraz o mandali, jeśli mandala rządzi. People hardly is aware of its existence. To ludzie ledwo sobie zdają sprawę z obecności tej mandali. And when they win the football game. Kiedy Hiszpanie wygrali mecz piłki nożnej? They said, we did it. We also did. Udało nam się. But little did they know that. Ale the mandala was there. Tak naprawdę nie rozumieją tego, to mandala to zrobiła. To jest wielkie pytanie dla każdego z nas, czy to jest prawda? Same world. Ten sam świat, jeden świat. And we're stuck on the appearance, name and form. A my tkwimy, jesteśmy wpuszczeni w kanał lgnięcia do pojawiania się, do formy. So again, to see the essence. Widzieć istotę. Before. To see the essence, and then you see the difference. Chodzi o to, zobacz esencję i dopiero wtedy widzisz różnicę. And maybe I'm afraid to say 95% of the entire world sees the difference. Ale obawiam się, że 95% ludzi widzi tylko różnicę. Only. That's it. A co widzisz, kiedy od 25 lat jeździsz do klasztoru benedyktynów w Lublinie? Widzisz tam pewnie nie różnice, tak? Dlaczego te odwiedziny? Co powoduje, że tam wracasz? Spotykasz się z mnichami i co oznacza też spotykanie się z medytującymi chrześcijanami? Meeting the meditation group is like meeting the meditation group anywhere. Spotykanie ludzi, chrześcijan, którzy tam medytują, no to tak jak spotkanie medytujących gdziekolwiek indziej. And every year it's been a wonderful experience for me, but this particular year it seemed the monks seemed very happy. Każdego roku to jest bardzo szczególne wydarzenie, ale w tym roku jeszcze bardziej. W tym roku wydawało mi się, że wszyscy mnisi są bardzo szczęśliwi. In fact, Robert. Tam jest brat Robert. He asked me if I consider staying there. Spytał mnie, czy ja bym myślał o tym, żeby tam pozostać. So I told him, you'll be sorry. Więc powiedziałem, żałowalibyście. But it's interesting. Without saying a word to each other. To ciekawe, bez wymieniania żadnych słów. About meditation practice. O medytacji. And they have that respect for the spaciousness in between. I my mamy wzajemnie szacunek dla tej przestrzeni, przestronności. It's a very wonderful thing. Yeah. To bardzo piękna rzecz. Something is happening there. Coś tam się dzieje też. Something very vital is happening there. Bardzo żywego. So like in Japan, it's the same kind of system. There's the conventional Zen, and then the real Zen.
Japonii też jest tak, że jest zen konwencjonalny, taki w strukturach i prawdziwy. Konwencjonalny zajmuje się uroczystościami, ceremoniami. Tak na pamięć, ale bez serca. And when you do it in this way, you earn money. Jak tak to się wykonuje, to można zarobić pieniądze. It's your job, that's all it is. To jest twój zawód wtedy. And then there's the other group. Jest też ta druga grupa. Look, it's all been true throughout history. Some people band together and start forming. To pewnie taka prawidłowość historii, że grupa, że zbiera się jakaś grupa ludzi. Something with more spirit. I coś zaczynają robić z autentycznie, z większym duchem. Yeah. The inner strength. Z wewnętrzną siłą. Yeah, I was really happy to see the monks this time. They look really happy. I told them they look strong, they look handsome. Bardzo miło było spotkać się z tymi mnichami. Powiedziałem im, że wyglądają szczęśliwie, są przystojni, wyglądają młodo. And because I said that, they said, would you like to stay with us? I ponieważ to powiedziałem, to wtedy spytali, czy nie zostałbyś tu z nami. Ale zapytam też o to, co wczoraj jeden z mnichów pytał cię. Pytał cię o współczucie, a potem było pytanie o miłość. I Mateusz odpowiedział, nie wiem, i ty, Roshi, powiedziałeś też, nie wiem. A zadam to w innym sensie. Jezus Chrystus przychodzi do chrześcijan z podstawowym przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Jak czytać miłość, jak czyta miłość mnich buddyjski, jak miłość i współczucie, czy są, czy nie, razem. Okay, my teacher, Suzuki Roshi. Mój nauczyciel Roshi Suzuki. His wife had a very beautiful teacup. Jego żona miała bardzo piękną filiżankę. It was one of a kind. Jedyną w swoim rodzaju. So, one day in the kitchen, kiedyś w kuchni, she dropped the teacup. Upuściła tą filiżankę. And she said, oh! And she tak bent down. Potem się schyliła. Picked all the pieces up. Zebrała wszystkie kawałki. Put it to her cheek. Dotknęła do policzka. Put it in the garbage can. I wyrzuciła do śmieci. That's love. To jest miłość. Compassion, współczucie, it's not sympathy. To Michał. Okej, współczucie nie jest litością. But I can say is that compassion is without self. Współczucie jest wtedy, kiedy nie ma cię, nie ma jaźni, nie ma ego. So when you do something holy, you know, with your whole being, the self doesn't exist. Jak robi się coś całym sobą, to nie ma ego. Selfless, yeah. No to jest selfless, takie bezosobowe. Compassion is a selfless act. Mm-hmm. It's beyond helping. To jest takie współczucie poza czy ponad pomaganiem. It's beyond being good. Poza byciem dobrym.
beyond zero. Ponad zero. So, like I said, at Lubin, you can have compassion. Lubinu powiedziałem. Your glass. Możesz mieć współczucie dla swojej szklanki. For your shoes. Dla swoich butów. For the trees, the mountains, gór, the leaves, liści. Not just for people. Nie tylko ludzi. Everything. Dla wszystkiego. They exist. They are things too. They exist. To wszystko istnieje. Ma swoje życie. Szklanka nie czuje. Co nie czuje? Szklanka. Tak nas zmytwuje. How do you know? Skąd wiesz? Nie ma uczuć.